Ksiądz biskup Jan Guzdek, wikariusz generalny metropolity krakowskiego księdza kardynała Stanisława Dziwisza, zostanie nowym biskupem polowym Wojska Polskiego. Dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy telewizji Trwam. Decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona w najbliższą sobotę. Wymieniany przez media i kapelanów jako jeden z głównych kandydatów do objęcia tej godności, ksiądz pułkownik Sławomir Żarski został decyzją ministra obrony narodowej Bogdana Klicha wysłany do rezerwy. Oficjalnie skończył mu się kontrakt. Nieoficjalnie wiadomo, że dotychczasowy wikariusz generalny został ukarany za słowa prawdy, jakie publicznie wygłosił w Dniu Narodowego Święta Niepodległości. 11 dzień listopada 2010 roku, godzina 9 rano. W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie rozpoczyna się msza święta w intencji ojczyzny. Eucharystii przewodniczy ksiądz pułkownik Sławomir Żarski. W homilii administrator diecezji ordynariatu polowego zwraca uwagę m.in. na niepokojące deprecjonowanie patriotyzmu, specyficzną zaradność niektórych w zaspokajaniu własnych potrzeb oraz gromadzenie dóbr osobistych, nawet za cenę zniszczenia dobra wspólnego. Polityka to zadanie dla ludzi wielkich duchem, wielkich intelektem, wielkich kulturą osobistą i wielkich charakterem. Zadaniom polityki są w stanie sprostać tylko ludzie wielkiej miłości do ojczyzny, a nie polityczni klauni z antykościelnymi kompleksami. Tych słów słuchają m.in. prezydent Bronisław Komorowski z małżonką Anną, szef MON Bogdan Klich, szef BBN Stanisław Koziej. Ksiądz pułkownik Żarski mówi o podstawach III Rzeczypospolitej. Przypomina, że miejsce patriotyzmu zajęło w niej stwierdzenie jednego z pierwszych jej premierów, który powiedział, że aby zostać bogaczem, trzeba ukraść pierwszy milion. Propagowanie podobnych haseł zaowocowało tym, że wartość została zastąpiona antywartością. Patriotyzm zastąpiono promowanym kosmopolityzmem. Miejsce uczciwości zajęła nieuczciwość. Prawdę zastąpiono kłamstwem i pomówieniem. Ofiarność i poświęcenie chciwością i pazernością. Miłość nienawiścią. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Jak informuje prasa, zaraz po zakończeniu uroczystej Eucharystii prezydent w kościele zrugał księdza Żarskiego. Bronisław Komorowski oświadczył, że jest zaskoczony i zawiedziony fragmentami wygłoszonego kazania. Duchowny nie dał się wciągnąć w dyskusję i odesłał Bronisława Komorowskiego do treści homilii. Odbył rozmowę z tym księdzem, księdzem pułkownikiem i wyraził swój, powiem delikatnie, sceptycyzm wobec tego rodzaju słów. Próbował tłumaczyć zachowanie prezydenta w jednej z komercyjnych stacji radiowych jego minister Sławomir Nowak. Jednak Bronisław Komorowski i jego ludzie na krytyce nie zamierzali poprzestać. Decyzją ministra obrony Bogdana Klicha ksiądz pułkownik Żarski został wysłany na zieloną trawkę do rezerwy. Oficjalnie podawanym powodem jest koniec kontraktu z wojskiem, tłumaczy rzecznik MON Jerzy Sejmiej. Księdzu pułkownikowi Żarskiemu skończyła się kadencja na stanowisku wikariusza generalnego biskupa polowego Wojska Polskiego, więc nikt nie zabrał mu niczego. Z chwilą przeniesienia do rezerwy ksiądz Żarski stracił uprawnienia mianowania proboszczów parafii wojskowych. Nie może też dokonywać zmian na stanowiskach kapelanów w parafiach garnizonowych. Jak zaznacza poseł PiS Mariusz Kamiński z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, jak dotąd kończące się kontrakty w wojsku były odnawiane automatycznie. Można je oczywiście przedłużyć, można go odnowić na zupełnie innych zasadach, tylko trzeba do tego pewnej woli. A tej zabrakło. Profesor Józef Szaniawski podkreśla, że skandalem jest ingerencja władz świeckich w to, o czym mogą mówić księża z ambony, a o czym nie. W historii Polski i w historii Europy zdarzało się, że kapłan sprzed ołtarza mówił panującemu władcy prosto w oczy o tym, jak dyktowało mu jego sumienie i serce i wiedza, że w kraju coś dzieje się źle albo coś dzieje się dobrze. Znamienne jest także to, że kancelaria prezydenta przed kamerami i mikrofonami telewizji Trwam schowała głowę w piasek. Prezydenccy ministrowie odmówili naszej ekipie komentarza w tej sprawie.